Jeden z największych polskich seryjnych morderców. Człowiek tak zimny i straszny, że dla zabawy napadał na kobiety. Zamordował on 3 osoby. Edmund Kolnowski, oprócz bycia bezwzględnym seryjnym mordercą, był także nekrofilem. Profanował on groby zmarłych kobiet i z chirurgiczną precyzją odcinał on miejsca intymne, które później przyczepiał do manekina i zabawiał się z nimi. Sam nazywał się zimnym chirurgiem, ale ta nazwa nie była przypadkowa, bo od 11 roku życia podglądał on regularnie z fascynacją sekcję zwłok w pobliskim szpitalu. Przez wiele lat wielu analityków psychologicznych do dziś nie spotkało tak specyficznie dziwnych zaburzeń psychicznych jak u Edmunda. Zaobserwuj po codzienną dawkę historii.